czwartkowy poranek po święcie Epifanii. I Słowo Boże, które chce nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym, zapisane jest w psalmie 119, 94 wierszu. Twoim jestem, wybaw mnie. Ewangelista Jan w 15 rozdziale, 7 wierszu tak pisze. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I każdy z nas pewnie w swoim życiu, tak jak autor psalmu 119, wołał do Boga. Twoim jestem, wybaw mnie. U progu nowego roku, bo minęło zaledwie 7 dni. Myślę, że już wiele razy słyszeliśmy, albo będziemy słyszeć takie wołanie. Twoim jestem, wybaw mnie. I dzisiaj, drodzy, zastanawiamy się, czy Bóg nas słyszy. Czy nasze wołanie, nasza modlitwa do Niego dociera. Jestem o tym przekonany, że tak. Jesteśmy z Nim, a On jest w nas. I chcę, aby każdego dnia modlitwą, Słowem Bożym rozpoczynaliśmy ten dzień. Bo jesteśmy Jego stworzeniem, o które On dba, o które On się troszczy. I dzisiejsze zapewnienie z Ewangelii Jana nam to potwierdza. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Na kartach Starego i Nowego Testamentu słyszymy wiele razy takie zdanie. Jeśli. Zdanie warunkowe. Jeśli coś zrobimy, to coś się stanie. Jeśli będziecie posłuszni, to ja was przeprowadzę. Ja będę z wami. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, to o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Te słowa, drodzy, nie są słowami bez pokrycia. Bo Bóg nigdy swojej obietnicy nie daje na marne. Bo Bóg nigdy swoich słów nie puszcza na wiatr. I jako dzieci Boże, jako Jego owce, możemy być o tym przekonani. I dzisiaj to zapewnienie, które tego 7 dnia stycznia ma nam dać poznanie Bożej prawdy. Ma w nas utwierdzić to, że jeśli będziemy do Niego wołać, wybaw mnie, to On nas wysłucha. Ale warunek, który Pan Bóg nam stawia dzisiaj, musi być wykonany. Musimy być z Bogiem szczerzy, bo On z nami jest. Bo On zawsze mówi i wykonuje. Mamy pewność tego. Tak jak mieliśmy pewność tego, że Jego Syn przyjdzie na świat, aby zbawić wszystkich, aby dotrzeć do wszystkich. I to się stało.
O tym jesteśmy przekonani. I dzisiaj warunek, żeby trwać w Słowie. Czynimy to każdego dnia. I drodzy, zachęcam Was serdecznie do tego, abyśmy właśnie każdego dnia otwierali książeczkę z Biblią na co dzień, bo tam znajdziemy posilenie, bo tam znajdziemy kolejne Boże Słowo, które chce nas prowadzić, które w nasze serca chce wlewać pokój i nadzieję. Życzę Wam, drodzy, błogosławieństwa na ten i na kolejne dni.